Okej, dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Arena. Ja jestem Julius Wandel. Pierwszy, tutaj będę waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku będziemy zagłębiać się w czeluście oto tego lochu, który podejrzanie i dość niepokojąco z nami podąża. To dlatego, że jest jednym pikselem na mapie i tak naprawdę jest jedną po prostu sprite'em, bitmapą, co to tam jest, nie znam się na tym. Generalnie tego typu lochy, jak tu widzicie, to jest jedna kropka taka zaznaczona na czerwonym mapie jako wejście. Są to lochy złożone, moi kochani, i do takiego lochu złożonego sobie pójdziemy. Dlaczego mówię złożone? Bo z reguły one mają po trzy poziomy i są całkowicie nieodkryte i są to cholera rozległe lokacje. Zobaczcie sami zresztą. A i tu są całkowicie losowo wygenerowane poziomy, więc aha, bo ja sobie tutaj trochę pozwoliłem na luksus. Aha. Czemu wybrałeś sojusz przeciwko mnie, kiedy to oczywiste, że to ja będę, że mogę cię zniszczyć? Nawet jeśli całość laski stanie się twoją własnością, będzie łatwiej cię znaleźć. I właśnie to zrobiłem. Stawczyłem moim stworom, jeśli potrafisz. Chętnie się z tobą pobawię. No dobrze, no tam na mnie wysyłasz. Okej. Nie widzę, żebyś coś na mnie wysłał. Dobrze. To teraz tak. Wracając, bo pan mi ordynarnie przerwał. Lochy tego typu, do których jest lochy tego typu, w których teraz jesteśmy, to podziemia, w których po pierwsze, nieodkryta jest jeszcze mapa. Po drugie, one są całkowicie losowe. O ile jeszcze podziemia z artefaktami z jakiś sens zachowywały w swoim rozłożeniu, o tyle to już będzie totalny hardcore. To są duże lokacje i generalnie rzecz biorąc są to lokacje. Oła, już coś mnie bije, tak? A. Dobra. I są to lokacje nieodkryte i duże lokacje i kilkupoziomowe, co najmniej 3 z tego co pamiętam. Dobrze, restore power. I got the power! Aż chcę się zanucić. Oczywiście. Czarowaliśmy. Co my tutaj mamy? 6 sztuk złota i... Dobra, longsword wezmę, bo czasem się zdarza jakaś perełka.
Jedziemy eksplorować. Jeśli mam być szczerym, to podziemi tego typu prawie nigdy nie eksploruję. Gram sam dla siebie. Notury 2. Dlaczego? Bo uważam, że nie ma to najmniejszego sensu i znaczenia, że oni stali się jednym kontenerem za księgę. Nieważne. Okej. Okay. Oh fuck. Oj. Zombie. Jeżeli zaskoczy nas zombie, to potrafi przypierdzielić. Wniosek? Jest ciągle niebezpiecznym przeciwnikiem. Wbrew temu, co mówię. Okej. Okay. Ale wracając do mojej wypowiedzi. Jak zapewne zauważyliście, rozłożenie tych lochów jest całkowicie prawie że bez sensu. O! Skarby. Ale za to... są płonione skarbami. I można też jeść coś prawdopodobnie tak samo. O kurwa, Gandalf. No tak, wiem, już Shannon pas. Kurde mol. No. Sztuk złota. Dagger Buckler podaruje sobie już. Kurde, dobrze, że... no, kupowałem sobie świeżą dostawę. No, świeżą dostawę tych miksturek. Okej. Okay. No dobra, to lecimy dalej. Naprawdę jestem ciekaw, jakie to jest długie. Ale nie wygląda chyba za wielkie, no za duże. Specjalnie duże. I wygląda na powtarzające się. Bo takie pomieszczenie już mieliśmy raz dzisiaj. 57 sztuk złota, ale złoto się przyda. Bo ostatnio ponieśliśmy spory koszta. W związku z powyższym pieniądze się przydadzą. Au, 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 au.
Au, au. A chętnie wezmę twoją... twój buzdygan. Chciałbym mieć twoją pałę, ale by to zabrzmiało dosyć dwuznacznie. Dlatego się powstrzymałem. Tutaj coś jest. Może nic nie ma. Widzicie, no to jest kwintesencja właśnie areny, losowości podziemi w arenie. Tutaj się ten generator ujawnia w całej swej krasie. O! Bezczelny respawn na twarz. Moment, gdzie ja jestem? Gdzie ja idę? Aha, tu jest nasz... Okej, czyli jeżeli tu jest... Okej, zacząłem chyba rozumieć logikę mniej więcej, jaka idzie za... generowaniem tych lochów, ale można to nazwać logiką, ale... lochy z artefaktami są ułożone w konwencji poziomej, a tutaj konwencja mamy pionową. Konstrukcję pionową właściwie. Całej sali tych lochów. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Może coś nam się... Nie, tutaj nie ma nic. Tutaj jest kanał. A za to jest tu złoto. A ja złoto lubię. Ała! Ja złoto lubię. Złoto mnie pogardzę. O, longsword, mace i 15 sztuk złota. Sobie profilaktycznie. Jestem ciekawy, czy ta maca... Maca, Boże, gadam jak człowiek z wyżyn. Znaczy w sensie buzdygan. Czy ten buzdygan jest magiczny? Nie, ale longsword jest magiczny. Być może będziemy mieć ebonowy miecz. Wreszcie zamiennik dla naszego miecza, który znaleźliśmy w pierwszym lochu. Dobra. Restore power. Restore stamina. Mogłem dokupić tych flaszek ze staminą. Trudno, ale... Skakaniem chyba też zużywam staminę, prawda? Trudno powiedzieć. No dobra. Szczerze, to... Szczerze, to nie pamiętam, żeby... Zachowajmy jakąś tutaj tą... Hej, tutaj coś może być. Pewno jest minotur, ale minotur, czyli miniaturowy tur. Mm-hmm.
A tu się chyba generują miejsca, gdzie by powstały. Chociaż nie. Tu już, dobra, moment, bo tu już widzę, że generalnie te poziomy mają głęboko gdzieś logikę. No. A nie, to są te minutury, które zabiję. Myślałem, że to skrzynka. Ajajajajaj. W porządku. Udajmy się na południe i poszukajmy tam szczęścia i fortuny. Tak. Worek na środku sali, nic się nie stanie, prawda? Kurde. Rodzina. Wake up. O! Dawno was nie widziałem z kolei, pajączki. Jest taka miła odmiana. Od zombie, od liszy, od wilków, od duchów, generalnie od wszystkiego, co jest niefajne. Panowie, panowie, spokojnie, 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 spokojnie. Mam odtrutkę. Fajnie, nie mam. A trucizna będzie mi... Chociaż nie ma, Marko Healing, nie. To tak nie działa. Warhammer. No dobra, może zejdzie samo, ale... Po jakim czasie? Until heal. Okej. Rzeszuszamo. Czy mamy jakieś straty w... Nie, nie mamy żadnych strat. Żebym że jest lepiej niż było. W porządku. Będę się kręcę w kółko. Zaraz. Eksploracja. Zachciało mi się eksploracji. No to masz eksplorację, panie. Dobra, zobaczmy co tu jest, bo coś może być intrygującego. Już ja to widzę. Albo i nie. Po co? Paraliżował mnie, ale co z tego, jak ja mogę mu zrobić coś takiego? Chcę się pierścieniem zarzucić i...
I przez czas, kiedy czekamy na odparaliżowanie się, bo można. Ja sobie naleję czegoś do picia, żeby gardło zwilżyć i... mówić nieco wyraźniej, bo zauważam, że tracę formę. Okej. No dobra. Spójrzmy, patrzcie, to nie są jakieś duże, specjalnie duże mapy. A też z drugiej strony małe nie są, więc też trzeba oddać kwestię taką, że... no niestety... Ała! Bom. Chciał mnie cholera jasna od tyłu. Zaskoczyć, ale ja się nie dam zaskoczyć. O Jezu. Nie tą flaszkę. Złą flaszkę wypiłem. Tamto. No dobra, niech będzie. Może będzie magiczny. Potwory jakąś tam szansę na magiczne przedmioty mają, nie? Dlatego warto czasem od nich wziąć. Tu może coś być. Ha! Wiedziałem. Longsword, plate boots. Dobra, jakie mam obciążenie? 150 na 150. Orkowie? Jeszcze tutaj? Pierścień. Dobry ork. Pierścień to najlepsze przedmioty do zaklinania. W nich mogą być najlepsze wersje najpotężniejszych zaklęć. Najlepsze wersje przynajmniej zaklęć. Mają przynajmniej dużą ilość ładunków. O tak to chciałem powiedzieć. Dobra. Co ty mi dałeś, panie, oprócz kryształu? Okej! Okay. No i pierścienie są sporo warte, więc już w tym momencie mogę uznać tą wyprawę za sukces. Bo bądźmy szczerzy, zejście na najniższy poziom nic nam nie da. Co najwyżej silniejsze potwory. I teoretycznie więcej skarbów, ale to czysto teoretycznie. No dobra, udajmy się w takim razie jeszcze na tutaj. Spenetrujmy tą część chociaż. To co zauważyłem, to działa chyba jak w Ultimie 1, że im dalej schodzimy, tym potężniejsze potwory, tym więcej skarbów, tym potężniejsze potwory się pojawiają chyba. No proszę, proszę, proszę. Nas dwa lisze wyskakują, tak? Dobra, niech ja sobie ty... Kolego! Kolego! Nie mówcie mi, że kurde, on... No nie, 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 to jest ja tego... Okej, okay. Dobra, tak możesz pozwolić, to się dobra. Płotka 34 sztuki złota, okej. Okay. Dobra, ten cały zestaw... zbroi Lefer, tak?
skórzane, tak, skórzni. Ja to wypierdzielę. Zbroja skórzana, skórzana jest generalnie najprostszą zbroją, jaką może mieć nasza postać. Wygląda efektownie, ale na przykład coś takiego, nie? Wygląda efektownie, ale no jest słaba. Proszę bardzo, tusze! Się nam pojawił tuszowiec. Całkiem nieźle. Nie wiem, za dużo robi na oglądaniu Robixa ostatnio, ale... Ale... Po prostu teksty, jakie tam lecą, są legendarne. Chodź, pomacam ci moim cypikiem na przykład, nie? O, a tu z kolei tuszowiec nam daje płytową zbroję. Czemu nie? Ja tam jestem za. Okej. Okay. Południe. Już widzę, że zaczynają się pojawiać naprawdę solidna menażeria stworów. Skoro nam się takie akcje zaczynają odwalać, że nawet tuszowce się pojawiają, w sensie rycerzyki. A skoro te rycerzyki się pojawiają, to jesteś profilaktyczny, bo rycerzyki są mocne w walce wręcz. Jak taki rycerzyk przypierdzieli? Oj, to nie ma, panie, przebacz. Dobra. Sprawdźmy. Zastanawiałem się, kiedy się pojawisz, panie. Dobrze, że nie pojawił się, kurde, jakieś parę metrów ode mnie. Jedna godzina. Pierwsza godzina troll śpi. Druga godzina troll chrapie. Trzecia godzina troll łapie. Czy jakoś tam to leciało, nie? Nie pamiętam, ja chodziłem do zrówki, nie do przedszkola. Ale proszę bardzo, co my tutaj mamy? Złotko, złotko! Bo ja mam pieniędzy tak swoją drogą. 2200. Au. Gandalf. Jestem sługą tajemnego ognia, władcą płomienia Anoru. Dobra, to jest dobry moment, żeby wrócić i au.
Widać, dostajemy tutaj różnorodność totalną naszych wrogów, tu dotychczasowych, jakich byliśmy. Więc... Najciekawsze jest to, że nie wiemy tak naprawdę, co nam wylosuje komputer przeciwnika. Więc ja się radzę stąd ewakuować. I udać... do Gildii Magów. A, cudownie. Poczekajmy, aż się wyśpimy. Tu też nas mogą zaatakować wrogowie. Ale na szczęście... nieczęsto się to dzieje. Też można mieć pecha i... ale fajne przejście było. O, cześć kolego! Wow. Tak, by the way, to jest prędkość tak mniej więcej tego. Wersji CD. Niestety wersja CD ma to do siebie, że jest... trudna. Co mówiłem. Dobrze, moi kochani, myślę, że to by był dobry moment na to, żeby udać się do gildii i zidentyfikować to, co nam los przyniósł. Ja to zrobię pomiędzy odcinkami już. Bo nie chciałbym was narażać na... tą R-kę trzeba zlikwidować. Nic się nam tutaj nie naprawia, więc moi drodzy, ja bym już Van Delft, to była arena i do następnego odcinka, w którym już na serio i legitnie pójdziemy sobie do czego? No do... no do... do wątku głównego, lochu głównego, przynajmniej będziemy próbować go znaleźć. Więc moi kochani, ja bym mówił z Van Delft, to była arena, na razie, cześć!